Dobrze. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Ania Wuls i jestem koordynatorką programu Młodzi w Akcji, w ramach którego odbywa się dzisiejszy webinar. Webinar jest finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i dzisiaj Agnieszka Skawińska poprowadzi akurat z takiego tematu jak interaktywny literacki escape room. I mam nadzieję, że Państwo też tak samo z ciekawością oczekują na ten webinar, tak samo jak ja. Witam wszystkich głównie z programu Młodzi w Akcji. Będzie nam miło, jeżeli napiszą Państwo, skąd Państwo są. Będą też możliwe do pobrania zaświadczenia z dzisiejszego webinaru, ale link podam już na samym końcu, jak będziemy kończyć webinar. W razie problemów technicznych jest tutaj też z nami Daria, która się kryje pod nickiem tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej, w razie czego może Państwu pomóc. No dobrze, to ja się wyłączam. Życzę Państwu udanego webinaru i oddaję głos Agnieszce. Dzięki, Ania, za zapowiedź. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać, mimo że są ferie. Wszyscy pewnie odpoczywają. Ja nazywam się Agnieszka Skawińska. Z wykształcenia jestem polonistką. Z zamiłowania i z pracy w sumie też animatorką kultury. Prowadzę też różne projekty kulturalne, jestem koordynatorką różnych projektów. Współpracuję z głównie lubelskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury. Prowadzę także zajęcia języka polskiego dla uczniów na różnym etapie edukacji, od klasy czwartej po maturę. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę o escape roomach. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Zastanówmy się na początku, co to jest escape room, czyli taki pokój zagadek, bardzo popularny ostatnimi czasy, ma dość długą tradycję. W Polsce ostatnimi czasy szczególnie bardzo, bardzo popularne wśród młodzieży, osób dorosłych. Mówi się, że jest ponad 500 escape roomów, słyszałam też głosy, że jest ich ponad 1000, ale niezależnie od tego, która z tych wiadomości jest bardziej prawdziwa, to na pewno obie te liczby wskazują właśnie na tą ogromną popularność escape roomów. Teraz zaczynamy wyróżniać tak zwane escape roomy stacjonarne i internetowe czy interaktywne. To są dwa dość popularne słowa od roku 2020. To powinno być właśnie bardziej słowo roku 2020 niż koronawirus właśnie, a zajęcia stacjonarne i zajęcia internetowe czy zdalne. Czy mają Państwo, takie pytanie na początek, czy mają Państwo doświadczenie udziału lub przygotowania escape rooma takiego stacjonarnego? Bardzo proszę o komentarz na czacie. Nie. Większość głosów na nie. Jesteśmy bardzo początkujący. Super. Może na początku powiem o tym, jakie korzyści płyną z escape rooma. Jeżeli przygotowujemy, możemy, właśnie rozróżniamy kilka escape roomów. Takie, które są gotowe, takie pokoje zagadek, przygotowane bardziej profesjonalnie, z profesjonalnym sprzętem, do których idziemy małą grupką osób, grupką przyjaciół przede wszystkim, tam wchodzimy w pewną historię, która jest nam przekazana. Oczywiście drzwi są zamykane na klucz, musimy ten klucz odnaleźć. Zagadki są poukrywane w różnych miejscach, są też wskazówki, które trzeba rozwiązać albo dojść do jakiegoś sedna.
Natomiast nasze szkolne escape roomy mogą troszeczkę przypominać podchody. Podchody czy gry miejskie na pewno Państwo już przygotowywali na jakimś etapie w szkole czy na jakichś zajęciach dodatkowych. I taki escape room szkolny jest bardzo podobny do właśnie takiej gry miejskiej, do takich podchodów. Naszą klasę możemy zamienić na taki pokój zagadek, zaaranżować miejsce, przynieść jakieś właśnie skrzyneczki, jakieś takie dodatkowe przedmioty, zdrabki utworzyć, czy puzzle. Wszystko to, co możemy właśnie zastosować równocześnie w grach miejskich, w podchodach, to samo możemy zastosować właśnie też w escape roomach naszych. Jakie są korzyści z takiego escape rooma? Spotkałam się kiedyś z opinią, że taki literacki escape room, czy w ogóle humanistyczny, tak to zostało określone, humanistyczny escape room będzie bardzo nudny. Ja się osobiście z tą opinią nie zgadzam, dlatego że chodziło tej osobie o to, że bazujemy w takim humanistycznym escape roomie, w humanistycznym sensie albo historycznym, albo polonistycznym właśnie, że bazujemy na tekstach źródłowych, że jest dużo czytania i to jest mało atrakcyjne. Ja się z tym nie zgadzam, już wielokrotnie przygotowywałam takie różne zarówno gry terenowe, jak i escape roomy, w których właśnie bazowaliśmy na tekstach źródłowych i to dla uczestników było bardzo atrakcyjne. Spotkałam się też z opiniami, gdzie nauczyciele na swoich lekcjach opowiadali właśnie jakiś utwór literacki na zasadzie escape roomu, czy historię właśnie jakichś bohaterów z książek, czy na przykład jako powtórkę z lektur można taki escape room wykorzystać. I to jest dla nich, dla uczniów, właśnie takie przełamanie rutyny, monotonii szkolnej. W szkole zazwyczaj uczniowie siedzą po kilka godzin w ławkach z przerwami kilku czy kilkudziesięciominutowymi. I wiemy oczywiście, że nasz umysł nie jest w stanie skoncentrować się przez tyle godzin na słuchaniu skądinąd ciekawych wykładów, czy na zadaniach matematycznych, czy na języku polskim, historii, czy na każdym innym przedmiocie. Nie jesteśmy się po prostu w stanie tyle czasu skupić. I zostało to właściwie udowodnione, że nasz umysł zdecydowanie lepiej przyswaja wiedzę podczas gier i zabaw, a także jeżeli mamy jakąś interesującą historię do przekazania, ta właśnie interaktywność, zabawa, rywalizacja sprawia, że nasi uczniowie zdecydowanie bardziej angażują się zarówno w zadanie i później dzięki temu zdobywają po pierwsze więcej umiejętności, ale też więcej wiedzy, ponieważ to, co oni sami wypracują, nie to, co zostało im podane na lekcji, że na takiej zasadzie, że nauczyciel pisze coś na tablicy, czy dyktuje, czy omawia tylko jakiś temat, to jest przyswajane znacznie w mniejszym stopniu niż to, co uczeń sam odnajdzie, wyszuka właśnie, czy gdziekolwiek, czy w internecie, czy w książkach, czy gdziekolwiek, czy rozwiąże zagadkę, niż właśnie tak. Więc uczniowie podczas gry terenowej, czy właśnie escape roomu, znacznie bardziej się uczą. Rozwijają także umiejętności, takich jak właśnie zarządzanie czasem. W takim tradycyjnym, profesjonalnym escape roomie mamy określony czas, w którym dana drużyna musi rozwiązać wszystkie zagadki, odnaleźć na przykład klucz, czy odnaleźć szyfr do kłódki, to tutaj muszą właśnie gospodarować dobrze czasem. Natomiast nasi uczniowie też uczą się współpracy w grupie. Jeżeli wchodzi para, czwórka na przykład uczestników, zazwyczaj są to cztery osoby,
do klasy, do escape roomu, muszą współpracować, żeby tą zagadkę rozwiązać. Więc też uczą się pewnych ról w grupie. Escape room daje nam także to, że nasze lekcje są prowadzone właśnie w atrakcyjny sposób. Uczniowie znacznie bardziej podoba im się taka forma zabawy, która ostatecznie uczy ich znacznie więcej. Ja wyróżniam przepraszam, dwa rodzaje gier. I tutaj nie mówię już tylko o escape roomie, ale właśnie o grach terenowych, o podchodach. Takie dwa rodzaje. Przyczynowo-skutkowy. Co to znaczy? Że mamy pewną historię, fabułę, która wprowadza uczestników w świat gry, a następnie wszystkie punkty. A następnie wszystkie punkty są po kolei wykonywane przez daną grupę. I uczniowie muszą, czy uczestnicy muszą przejść najpierw do pierwszego zadania, rozwiązać zadanie, dopiero dostaną wskazówkę, żeby przejść do zadania kolejnego i tak dalej, aż do naszego rozwiązania. Są też gry tematyczne. One się różnią tym, że właśnie nie ma tylko tej kolejności przyczyna-skutek. Każde zadanie można wykonywać w dowolnej kolejności i właśnie te tematyczne rodzaje gier są wykorzystywane w tych profesjonalnych escape roomach, że zagadki są poukrywane w różnych miejscach, uczniowie tylko wchodzą do pokoju i te zagadki muszą rozwiązać. One nie są jakoś tak specjalnie połączone ze sobą, znaczy one są połączone tematem. Ale nie przyczynowo-skutkowo. I zarówno jeden i drugi rodzaj gry możemy wykorzystać w escape roomie. W bibliotece się to świetnie sprawdza, kiedy wpuszczamy uczniów do biblioteki, na przykład jest zadanie w książce, nie wiem, ze słoniem, znajdziesz na tej stronie taką i taką podpowiedź. No i uczniowie muszą znaleźć tą książkę ze słoniem, następnie tam znaleźć tą wskazówkę, gdzie pójść dalej. Okej. Elementy gry. Elementów gier jest mnóstwo, natomiast wypisałam tutaj takie cztery najważniejsze, które sprawdzają się w każdym przypadku. Jest to fabuła. Fabułę napisałam w takim nawiasie, dlatego że nie zawsze fabuła jest nam potrzebna. Fabuła to jest coś takiego, co wprowadza ucznia w świat przedstawiony, pozwala mu wcielić się w jakąś rolę. To się genialnie sprawdza właśnie zarówno we wszystkich rodzajach gier, ale też na przykład w grach dramowych, gdzie uczestnicy odgrywają jakieś role konkretne. Taka fabuła pozwala właśnie łatwiej wejść w ten świat przedstawiony. To może być na przykład taka fabuła, no znaleźliście się na bezludnej wyspie, musicie razem współpracować, żeby zbudować tratwę i wydostać się z tej bezludnej wyspy. Albo obudziliście się nagle w tajemniczym pokoju, pustym pokoju, spróbujcie z niego teraz się wydostać. Czy spróbujcie znaleźć wyjście. Fabuła nie zawsze musi właśnie być wykorzystywana w grach, szczególnie w takich grach internetowych, jak za chwilę będziemy omawiać. I w ogóle nie jest konieczne, dlatego że uczniowie nie zawsze się skupiają na fabule. Dla nich niekiedy wystarczy po prostu samo to, że mamy do czynienia z rywalizacją. To, że mogą, że widzą inną drużynę, która rywalizuje z nimi,
o jakąś nagrodę na przykład, to, że mamy, na przykład realizowałam taką grę, uczniowie się kompletnie nie skupili na fabule, mówimy im na początku w instrukcji, no słuchajcie, teraz gra odbywa się w szkole, pamiętajcie, że inni uczniowie mają lekcje, więc postarajcie się być w miarę cicho, nie biegamy po korytarzu, nie krzyczymy i tak dalej. Po czym chwilę, dosłownie minutę po tej instrukcji uczniowie wszystkie drużyny na nas wybiegają z sali, biegną, krzyczą i tak się to kończy. Więc fabuła nie jest zawsze istotna. Najważniejsza jest dobra zabawa. Dzieciaki zawsze zwracają uwagę na czas, zawsze chcą jak najszybciej rozwiązać dane zadania, żeby być pierwszym. Na tym im najbardziej zależy. Więc niezależnie od tego, czy damy im zadania matematyczne, humanistyczne, czy jakiekolwiek inne, oni zawsze dobrze się bawią przy tym. Co jest właśnie też ciekawe, że te same zadania, na przykład zadania z gramatyki, te same zadania na zajęciach, na takiej normalnej, tradycyjnej lekcji będą dla uczniów nudne, niekiedy trudne, i zwykle młodzież czy dzieci niechętnie chcą realizować, rozwiązywać te zadania. Praca domowa to jest dla nich po prostu męczarnia. Zawsze mówią, ojejku, będę za chwilę rozwiązywać te 6 zadań z matematyki czy 6 zadań z polskiego, z gramatyki. No to już jest dla nich trudne. A w momencie, kiedy dajemy im grę, zabawę, kiedy oni wiedzą, że coś na końcu można na przykład zdobyć, coś wygrać, z kimś rywalizować, to w tym momencie wszystkie te zadania stają się atrakcyjne i szukają każdego kolejnego zadania, żeby rozwiązać, żeby być pierwszym. Co jest jeszcze ciekawsze, ta rywalizacja powoduje, że nawet jeśli nam się wydaje, że jakieś zadanie jest bardzo trudne, może być za trudne nawet dla naszych uczniów, oni starają się znaleźć różne sposoby, żeby te nawet najtrudniejsze zadania rozwiązać. I niekiedy im się to udaje, więc też szukają sposobów i dzięki temu się jeszcze bardziej uczą, jak dochodzić do różnych rozwiązań. Temat przewodni to jest coś innego niż fabuła. Temat przewodni to jest po prostu zbiór zadań z jakiegoś tematu. Na przykład mogą być to właśnie zadania z gramatyki języka polskiego, zadania na przykład części zdania, to będzie nasz temat. Albo lektury szkolne dla 7., 8. klasy. Albo bohaterowie Henryka Sienkiewicza. A to jest wszystko temat. Wtedy nasi uczestnicy wiedzą, z jakiego materiału się mogą przygotować, jeżeli wykorzystujemy to jako na przykład powtórka z jakiegoś materiału, albo czego będzie dotyczył temat. On mogą się w jakiś sposób przygotować wcześniej też. Oczywiście najważniejsze są też w grze zarówno zadania, jak i podpowiedzi, chociaż podpowiedzi nie zawsze są konieczne. I dzisiaj chciałam właśnie opowiedzieć o pewnym świetnym narzędziu, które pozwoli nam zbudować gry interaktywne, ponieważ jak wiemy, gier stacjonarnych escape roomów nie jesteśmy w stanie przygotować obecnie, głównie dlatego, że nasi uczniowie siedzą w domu. I my zazwyczaj też. Dlatego takim rozwiązaniem jest aplikacja Genially. I na początku chciałam zapytać, czy Państwo mieli do czynienia już z tą aplikacją? Czy tak? Czy coś przygotowywali Państwo?
Tak, nie, troszkę uznałam ze słyszenia. Quizy. Korzystałam z prezentacji, świetne narzędzie, prezentacje. Właśnie zaraz sobie omówimy różne narzędzia, które są dostępne w tej aplikacji. Genial, to cudowna aplikacja, robiłam escape roomy. Super. Ja na początku chciałam pokazać takie dwa, może nie będziemy w nie grać, bo nie mamy możliwości takiej, ale chciałam pokazać dwa przykładowe schematy escape roomów. Właśnie ten liniowy, który ten przyczynowo-skutkowy, który mamy, i jeszcze jeden bardziej rozbudowany escape room, który pozwala nam zwiedzać różne pokoje. To jest gra, która się nazywa Poeci Lublina. Na tej grze zostały wykorzystane zdjęcia właśnie z miasta Lublin. Na drugiej instrukcji, na drugiej planszy mamy pokazane pewną instrukcję, co użytkownicy naszego escape roomu mają wykonać. Następnie przechodzimy do poszczególnych planszy. One są po kolei tutaj, nigdzie nasi gracze czy uczniowie nie mogą się zgubić w tym escape roomie. Szukamy poszczególnych planszy, one są tutaj ukryte. Przechodzimy do kolejnego slajdu. Też są tutaj ukryte. Specjalnie nie klikam na nic, żeby też nie pokazywać, ponieważ ktoś mógłby sobie później zagrać w ten escape room. Ja tutaj wkleję link na czacie. Na tych tablicach właśnie są ukryte literki, które po ułożeniu dadzą nam pewne hasło. Też pokażę, jak takie hasło przygotować. Drugi escape room. Drugi escape room to nazywa się proces. Proces dotyczy właśnie filomatów i filaretów. Tutaj postanowiłam, że nasi gracze wejdą w taki korytarz, żeby nie pokazywać, że jest to jakiś jeden pokój tylko, do którego mogą wejść, ale żeby mogli sobie pospacerować po pewnym budynku, poodkrywać różne rzeczy, znaleźć różne miejsca. Troszeczkę jak w grze komputerowej, bo wiemy, że escape roomy, szczególnie te właśnie interaktywne escape roomy, mają troszeczkę wspólnego z grami komputerowymi, takimi bardzo prostymi, albo też RPG-kami, które są dość popularne, dość, bardzo popularne, gdzie najeżdżając na poszczególne elementy możemy wejść tam, pokazują się różnego rodzaju informacje, tak jak tutaj. I zadaniem wtedy uczniów jest szukać tych interaktywnych pól i je odnajdywać. Tutaj na przykład mogę coś kliknąć, pokazać, jak niektóre rzeczy wyglądają. Tutaj na przykład mogą znaleźć w gazetach podpowiedź do innego zadania, wejść jeszcze w kolejne pomieszczenie. Znaleźć kolejne pomieszczenie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, co tutaj się znajduje. I tutaj taka ciekawostka, rzecz, pokażę później, jak to przygotować. Właśnie można wklejać różne zadania interaktywne, które uczniowie będą rozwiązywać. I na końcu tego korytarza byłoby wyjście z tego escape roomu. To jest
troszkę wredne wyjście z escape roomu, ponieważ tutaj należy znaleźć jedną z książek, która wyprowadzi uczestników z tego escape roomu. W pozostałych miejscach są poukrywane linki do różnych informacji na temat poetów doby romantyzmu, różne filmy, zagadek tutaj chyba nie ma akurat, ale linki do wierszy, do zdjęć, do filmów właśnie i jest też wyjście, nie będę pokazywać gdzie. Dobra. Wróćmy teraz do Geniali. Ok. Od logowania pewnie zacząć, tak? To ja się wyloguję stąd na razie. Strona startowa wygląda w ten sposób. Ona jest po angielsku. Z tego co wiem, na przeglądarce w Google można ją przetłumaczyć, klikając, jeżeli się informacja o tłumaczeniu nie pojawia, to wystarczy kliknąć lewym, prawym chyba przyciskiem myszy na gdziekolwiek na stronie, wtedy rozwinie się okienko z informacją, że możemy też przetłumaczyć na język polski. Tłumaczenie nie jest jakieś takie super dobre, dlatego że no jest po prostu translator i czasami śmieszne rzeczy wychodzą, ale jeżeli ktoś potrzebuje, to na przykład no, zachęcam. Logujemy się, możemy założyć wybrać adres mailowy i do tego hasło sobie ustawić, albo za pomocą naszego konta Google, jeśli takie posiadamy. Możemy też założyć konto za pomocą Office'a 365. To chyba obecnie wszyscy posiadają takie konto. Lub za pomocą naszego Facebooka. Wtedy niekonieczne jest logowanie, zapamiętywanie haseł, bo czasami z tym bywa różnie. Obecnie wiem to, że mam mnóstwo różnych kont i nie zawsze pamiętam, jakie hasła sobie zapisałam. Często teraz zapisuję hasło. Kiedy się zalogujemy, wchodzimy na stronę, główną stronę naszego Geniali. Tutaj widzimy po lewej stronie jest menu. My Creations to są po prostu nasze prace, które już tutaj się wszystkie pojawiają. Co z tymi pracami możemy zrobić? Zanim właśnie pokażę, jak przygotować różne prace, co możemy z tym zrobić, to oczywiście, kiedy najedziemy na którąś z tych prac, możemy ją edytować, ten ołóweczek na samym środku, możemy ją komuś udostępnić na takiej zasadzie, że będziemy współpracować z tą osobą i pracować nie jednocześnie, ale pracować na jednym arkuszu. Wtedy wystarczy wpisać adres mailowy, ale to musi być adres mailowy taki, z którego ta osoba korzysta, używając właśnie swojego Geniali. I wtedy klikamy invite i ta osoba dostanie na maila swojego zaproszenie do edycji tej konkretnej pracy, nad którą właśnie pracujemy. Możemy udostępnić naszą pracę. Wystarczy kliknąć na kopiuj. Tutaj jest link, dokładnie taki, jaki wysłałam Państwu na czacie. To jest link do po prostu do stron. Możemy osadzić naszą pracę, nasz interaktywny escape room. Osadzić na przykład na stronach internetowych, jeśli taką posiadamy. Też wystarczy skopiować. Możemy wysłać za pomocą maila lub udostępnić właśnie w social mediach. No to tutaj. Możemy też, kiedy najedziemy na to okienko, wyświetli nam się też takie podręczne menu,
I takie trzy kropeczki na samym końcu pozwalają nam rozwinąć jeszcze nasze menu. W ten sposób możemy skopiować na przykład naszą pracę, jeżeli robimy jakiś większy projekt i wiemy, że możemy go później wykorzystać do przygotowania innego escape roomu, wystarczy go skopiować lub ewentualnie usunąć. Jeżeli przez przypadek na przykład usuniemy naszą pracę, to wystarczy wejść w folder kosz i tutaj wszystkie nasze prace się znajdują, nie musimy się martwić, że coś nam przypadnie w trakcie pracy, kiedy się namęczyliśmy bardzo i po prostu jesteśmy w stanie wrócić do tego. Żeby utworzyć nową pracę, nowy escape room, czy prezentację, czy co innego, wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk, albo ten po lewej stronie, Create Generally, lub po prostu tutaj niebieski przycisk z krzyżykiem, z plusem. Pokazuje nam się kolejne menu z takimi kafelkami, które pokazują nam, które pozwalają nam wejść w taką szufladkę. W tej szufladce mamy już gotowe szablony, które możemy wykorzystać. Możemy przygotować na podstawie Generally właśnie prezentacje różnego rodzaju. A i o tym jeszcze nie powiedziałam. W Generally najczęściej pracujemy na podstawowym pakiecie. Podstawowy pakiet jest darmowy. Natomiast jest też pakiet premium. On jest, nie jest jakoś bardzo drogi, to jest chyba 200-300 zł za rok. Ten pakiet taki dla nauczycieli, dla studentów on jest troszeczkę tańszy chyba, ale pozwala nam korzystać właśnie z tych dodatkowych takich szablonów. Te wszystkie szablony oznaczone gwiazdką są właśnie dostępne tylko i wyłącznie w pakiecie premium. Na przykład, ale możemy tutaj zaznaczyć na górze strony opcję free i też mamy ogromny wybór szablonów, które możemy wykorzystać. Jest tego mnóstwo. Każdy możemy podejrzeć, jak wygląda, żeby zobaczyć każdy szablon. Czy nam się podoba, czy jesteśmy chętni, żeby go wykorzystać. Teraz wracamy. Te kafelki się pojawiają znowu. Dossier i raport to są wszystkie właśnie te raporty, które bardziej wykorzystywane są w biznesie, niekoniecznie w szkole, więc przejdziemy dalej. Tutaj mamy Learning Experience. Tutaj mamy dostępne różnego rodzaju gry podręczne, które możemy zastosować, takie pojedyncze gry właśnie dla naszych uczniów, żeby przygotować albo na lekcje angielskiego, matematyki, geografii tutaj nawet. A i zauważymy, że jak mieliśmy te kafelki, okno z kafelkami, to w momencie, kiedy klikam na któryś z tych kafelków, to menu pojawia się wszystko z lewej strony, więc nie musimy za każdym razem wracać do tych kafelków, tylko one automatycznie się tutaj po lewej stronie pojawiają. Tutaj właśnie przygotowujemy darmowe quizy, też jest ich mnóstwo, taki przykładowy. Ten quiz akurat pozwala nam, uczestnikom, rysować po tej planszy. Przechodząc z jednego do drugiego. Widzimy, kiedy zamykamy ołówek, to wszystko znika. A więc kiedy chcemy taki szablon wykorzystać, wystarczy, że klikniemy na dole strony, po prawej stronie Use this template, czyli wykorzystaj ten szablon.
i możemy wszystkie tutaj elementy zmieniać. Na razie nie będę na to klikać, albo może spróbuję. Boże się nie otworzy, a powinno, dobra. Tak, żeby pokazać właśnie. Wszystkie te elementy możemy edytować, wpisać jakieś dowolne słowo. Ołówek możemy zmienić tutaj, zadania, które się pojawiają, dodatkowe podpowiedź właśnie i tak dalej, i tak dalej. Wracamy na razie, bo nie jest nam potrzebne to. Chwilowo. Gamification. To jest coś, co nas najbardziej będzie dzisiaj interesowało. Tutaj są już gotowe szablony escape roomów przede wszystkim. Już tam zjadę do nich troszeczkę. Tutaj są gry dostępne. Gry na przykład, które przypominają gry planszowe. To jest świetny szablon na przykład, który widzimy, że pozwala nam przesuwać pionki, rzucać kostką po lewej stronie, przechodzić przez te wszystkie plansze. Dodatkowo w niektórych miejscach możemy dołączyć jakąś informację czy jakieś zadanie, którą gracze będą musieli rozwiązać. Idziemy dalej. I właśnie są szablony też, bo to są inne też planszówki. I właśnie szablony breakouts to są szablony escape roomów, już gotowe. Tutaj na przykład mamy taki szablon. To jest akurat szablon edukacyjny, to jest chyba matematyka, jeśli dobrze pamiętam. Kiedy otwieramy, na początku mamy taką instrukcję pokazaną, jak uczniowie będą przechodzić. Każdy z tych elementów jest interaktywny. Mamy do rozwiązania zadania. Trzeba tutaj przenosić różne miejsca. Zobaczymy, co się stanie, kiedy. Chyba. Nie. Aha, dobra. W tym momencie nie mogę. Aha, dobrze. Tak, właśnie. Jeżeli źle rozwiążemy zadanie, to pojawia się kartka, jeszcze raz, z napisem wrong answer. Też wszystko tutaj możemy edytować, co tutaj się znajduje. I idziemy dalej do kafelków. Kolejna ciekawa rzecz, którą warto wykorzystywać na lekcji, to są infografiki. Przepraszam, to nie są infografiki. To są interaktywne obrazy, które one się zawsze w jakiś sposób albo będą ruszały, albo odsyłały będą do jakiegoś elementu. Jakiś przykładowy, może ten, żeby pokazać tylko. Widzimy, kiedy najedziemy na ten element, pokazują się dodatkowe informacje dla ucznia, to też w ciekawy sposób mogą pokazać wiedzę. Tutaj są infografiki, to jest genialna rzecz na lekcjach. Możemy to właśnie wykorzystać, tak jak przy gramatyce szczególnie, kiedy chcemy rozpisać jakieś albo nie wiem, części zdania na przykład, czy części mowy, kiedy rozpisujemy, ale też na przykład, kiedy przygotowujemy lekcję o jakimś pisarzu, możemy przygotować jego biografię. Krótką biografię, wszystkie elementy są rozwijane, cytaty z danego utworu, dodatkowe elementy,
Instagram, czy właśnie Twitter, czy Facebook. Tutaj wszystko można te strony załączyć. Niektóre szablony pozwalają nam na zmianę kolorów. Nie wszędzie tak jest. Tutaj właśnie też, kiedy klikniemy, możemy dodać zdjęcie. Na razie nie używamy tych szablonów, bo chcę tylko je pokazać, jakie są możliwości. Guide, to jest też genialna zakładka. Guide pozwala nam, o tutaj na przykład taki kolorowy notes, tam są też między innymi kalendarze, które możemy wykorzystać. Tutaj mamy notes, notes z zakładkami. Tutaj możemy wpisać jakąś konkretną kategorię, która nas będzie interesowała i możemy cały na przykład rok szkolny 2020-2021 tutaj za pomocą tego szablonu opisać. Kiedy otworzymy jakąś zakładkę, wszystkie te informacje też możemy zmienić. Dodatkowe są kolejne okienka, które mogą się pojawić, wyskakiwać z kolejnymi informacjami. Czyli to jest takie troszeczkę notes na zapamiętanie. Jeżeli mamy jakąś informację, czy jakieś zasady, regułki, które uczniowie powinni zapamiętać, to też to na przykład jest takie ciekawe, interaktywne rozwiązanie dla naszych uczniów. I wracamy jeszcze raz. Social. Social to jest kolejna ciekawa rzecz, głównie dla tych, którzy prowadzą Facebooka swojego albo stronę szkoły, czy stronę biblioteki, czy stronę klubu jakiegoś. Tutaj możemy świetne rzeczy przygotować właśnie na naszego fanpage'a, która też będzie w pewien sposób interaktywna, albo po prostu jako post nieruszający się, że tak to nazwę. Ok. I ostatnia rzecz, która jest najbardziej lubiana przez wszystkich, którzy już mieli do czynienia z Genially, a nie wkleiłam chyba adresu tej strony, prawda? To już wkleję. Na czat. To jest adres do głównej strony. Ostatnia to jest blank creation, czyli pusta strona, która pozwala nam stworzyć nasze własne escape roomy, na przykład escape roomy. Też oczywiście wszystkie tutaj są darmowe. Taki domyślny kształt tego escape roomu to jest właśnie strona 1200 pikseli na 675, czyli to jest taki kształt zwykłego, w PowerPoincie na przykład mamy różne tablice, to jest właśnie ten sam kształt. Ja najczęściej z tego korzystam, ponieważ tu się nam wszystko ładnie wtedy wkleja. I teraz jesteśmy na stronie głównej naszej prezentacji. Widzimy, że właśnie dokładnie to wygląda w bardzo podobny sposób, jak wygląda PowerPoint na przykład. Tutaj pojawiają się strony, szablony, tu jest strona pusta, na górze możemy dodać jakąś kolejną stronę. Kiedy klikniemy właśnie na ten Add Page, możemy dodać albo pustą stronę, albo stronę już z jakimś napisem, na przykład tą stronę, o tą może. Tutaj na przykład możemy dodać instrukcję, co uczeń powinien robić, kiedy, jak ma zagrać w ten escape room, co powinien robić, że powinien na przykład słuchaj, może nie słuchaj, tylko czytaj uważnie polecenia, wykonuj zadania, przechodź strzałkami, bo to też było ciekawe, zaraz o tym opowiem.
komuś wysłałam sam Jenowi. Albo w taki sposób, na przykład instrukcja, znajdujesz się teraz w jakimś miejscu i rozwiąż wszystkie zadania. Możemy dodać tło, a bardzo ważna rzecz, którą na samym początku powinniśmy zrobić, to tutaj na górze strony powinniśmy dodać tytuł. Jeżeli nie damy tytułu, to w momencie, kiedy będziemy chcieli wyjść z tego Genali, to aplikacja zacznie nam krzyczeć, żeby podać jakiś tytuł. Na przykład nazwijmy go test. Nam teraz wyszła i widzimy, że pojawiła się w naszym głównym oknie. Na samym początku. Wchodzimy jeszcze raz na ten test nasz. I co możemy zrobić? Tutaj po lewej stronie, na samym końcu, na czarnym polu, jest główne menu. I od dołu mamy właśnie pages, czyli strony. Wszystkie strony, które mamy w naszym projekcie, w naszej prezentacji, tak możemy o tym powiedzieć. Wyżej mamy background, czyli tło. Możemy dodać tło z komputera, czyli kiedy klikniemy na to okienko, możemy dodać jakieś tło. Spróbujemy, zobaczymy, czy znajdę jakieś. Chyba to. OK. Tutaj nam się ładuje teraz. O. I widzimy, że jeszcze nam się nie pojawiło. Musimy teraz kliknąć na to zdjęcie i wyskoczy nam tło, które możemy zastosować na przykład do wszystkich prezentacji, do wszystkich okien, albo możemy wykorzystać tylko przy tym pierwszym slajdzie. Możemy też zmienić kolor, czy dodać jakiś inny kolor do tła, na przykład takie. Możemy dodać jakąś już obecny tutaj szablon, który się znajduje w galerii. Co ciekawe, mogą to być właśnie takie stałe, nieruszające się elementy, a mogą to być na przykład animacje. Wtedy ekran będzie się cały czas w jakiś sposób ruszał. Też fajna sprawa, żeby do jakiegoś jednego konkretnego slajdu to wykorzystać. Wracamy. Możemy też dodać dowolne inne zdjęcie. I tutaj jest ciekawa rzecz właśnie. Mamy dwie bazy ze zdjęciami. Dzięki temu nie musimy się martwić, czy przypadkiem nie kradniemy tego zdjęcia komuś ze względu na prawa autorskie, ponieważ tutaj mamy bazy Unsplash i Pixabay. To są bazy darmowych zdjęć, fotografii, które możemy wykorzystać na darmowych licencjach. Baza jest przeogromna. Jest też wyszukiwarka do tej bazy. Zdjęcia, które chcemy odnaleźć, musimy niestety wpisywać po angielsku. Dla naszego escape roomu najlepszym zdjęciem będzie jakiś pokój. Tutaj widzimy, kiedy wpiszemy room po angielsku, pokój, wyskakują nam różnego rodzaju pokoje, które możemy wykorzystać. Możemy też wpisać na przykład old room. Wtedy wyskoczą nam świetne pomieszczenia, które będą tak przypominały taki właśnie tradycyjny escape room. Tutaj mamy na przykład, jeżeli chcemy stworzyć escape room, który będzie przypominał właśnie jakiś scen z horroru,
albo jakieś takie inne, a to jest na przykład to, które było w tym jednym escape roomie, który wcześniej pokazywałam. I jeżeli zdecydujemy się na ten escape room, to po prostu wracamy, na to zdjęcie to po prostu wracamy i możemy przeglądać dalej. To jest pierwszy slajd. Kolejna świetna rzecz. Może sobie dodam jedną stronę jeszcze, pustą, żeby to pokazać. Kolejna świetna rzecz, to jest tutaj trzeci, po stronie menu, trzecia taka ikonka, insert. To jest taki, wygląda jak taka kartka z taką strzałką, która prowadzi do tej kartki. Tutaj możemy dodawać elementy z zewnątrz. Możemy dodać element audio. Niestety nie możemy w programie darmowym niczego dodać z komputera, ale możemy właśnie dodać albo link. W przypadku linków audio to zakończone na zakończone MP3. Możemy nagrać jakiś dźwięk. Okay. Zobaczymy, czy nam się uda coś nagrać. Możemy nagrać maksymalnie 10 minut. Właśnie się w tym momencie nagrywa. Nagrywamy, potem zatrzymujemy i czekamy, aż nam się tutaj załaduje nasze nagranie. I ono się automatycznie pojawia, jak widzimy, w tym naszym oknie. Tutaj możemy edytować nasz dźwięk, możemy go skracać, wybierać jakieś konkretne elementy, możemy na przykład fragment wiersza nagrać, dodać do naszej gry, żeby uczeń posłuchał najpierw fragmentu utworu, a potem wykonał do niego zadanie jakieś. Możemy dodać wideo, oczywiście nic z komputera, ale możemy dodać link z YouTube albo z Vimeo. Wtedy po prostu, tak jak udostępniamy filmy z YouTube'a, czyli kopiujemy link i wklejamy tutaj. Tutaj. Wklejamy tutaj link i też nam się automatycznie jakiś filmik pojawi. I tutaj kolejna rzecz. Możemy dodawać jakieś już gotowe elementy. Tak jak wcześniej na początku samym mówiłam, że możemy osadzać jakieś konkretne zadania przepraszam, że możemy osadzać naszą pracę na stronie internetowej, tak samo możemy osadzić jakiś fragment przygotowany przez nas wcześniej zadania tutaj. To może być właśnie na przykład już wcześniej przygotowane zadanie w Generali, albo na przykład na stronie Learning Apps też jest taka możliwość, żeby osadzić fragmenty zadania. Czyli po prostu wklejamy link i dodajemy. I nam się wtedy automatycznie już pojawi konkretne zadanie, które możemy wykorzystać. Tak, to usunę. Właśnie możemy dostosować wtedy nasze zadanie, powiększyć je jakoś. To jest takie przykładowe zadanie. I teraz jak sprawdzić, czy nasze zadanie, czy to ten fragment naszej pracy, którą przygotowaliśmy, faktycznie działa, czy ma elementy interaktywne. Pierwsza rzecz, albo to za chwilkę, tutaj na samej górze mamy takie oko, tak to nazwijmy, takie oko, czyli preview. Kiedy klikniemy to preview, pojawi się nam slajd, który właśnie widzimy, i możemy na tym slajdzie bazować. Widzimy, że w tym momencie, kiedy coś naciskam, nic nie działa. To jest taki dodatkowy element. Musimy kliknąć na początku
przycisk ołówka, który znajduje się w górnym prawym rogu tego slajdu, zaznaczyć jakiś kolor i wtedy dopiero uczeń może rysować. Zaznaczać prawidłowe odpowiedzi. Żeby powrócić do edycji, to po prostu klikamy ten ołówek na górze, edit i wracamy. Smart bloki to jest kolejna rzecz dostępna w naszym Genoli. To są już takie bardzo zaawansowane elementy, które łączą różne slajdy. I tutaj sobie wejdę tylko na inną stronę, żeby to pokazać. Na przykład na ten. Kolejna rzecz to są właśnie elementy interaktywne. Tutaj możemy dodawać różne znaczki, markery, znaki z social mediów, numery czy litery. Za każdym razem, tutaj są tylko przykładowe podane, dwie linijki. Za każdym razem, jak chcemy rozwinąć, to klikamy właśnie Show More i mamy ich mnóstwo, które możemy wykorzystywać. Klikniemy jakiś przykładowy. Na każdym slajdzie musi się znaleźć ikonka powrotu do jakiegoś innego slajdu. Ona powinna się znajdować w którymś rogu, tak jak to, tam gdzie chcemy dokładnie, gdzieś na widoku, żeby uczniowie widzieli. Raczej staram się nie zamieszczać nic po lewej stronie, tutaj na dole w lewym rogu, ponieważ, tak jak Państwo widzieli, tam jest znaczek, właśnie logo Genoli, które będzie zasłaniać nasze strzałki, dlatego właśnie umieszczam je albo z prawej strony, albo gdzieś na górze, tak żeby były dostępne. Co jest istotnego? Żeby nasz znaczek odsyłał nas właśnie do jakiejś innej strony, to musimy mu nadać element interaktywności. W ten sposób, dlatego klikamy na ten znaczek i pojawiają nam się takie trzy elementy. Element replace to jest oczywiście zamień na jakiś inny znak. Wtedy otworzy nam się jeszcze raz menu i będziemy mogli wybrać inny znaczek. Najbardziej nas interesuje ten pierwszy po lewej stronie. To jest taka rączka, taki palec wskazujący do jakiś guziczek. Kiedy go klikniemy, to możemy wybrać dodatkowy element interakcji. Kiedy klikniemy ten pierwszy, to pojawi nam się po prostu okienko, w którym wpisujemy jakiś tekst. Jakiś tekst przykładowy. I zobaczymy, co się stanie. Oczywiście, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, musimy kliknąć preview. Otwiera nam się strona. Wcześniejszy był jeszcze element zaznaczony. Kiedy najedziemy na nasz znaczek, widzimy, że otworzyło się takie okienko tekst przykładowy. Tu nic nie trzeba klikać, te akurat znaczki automatycznie same się otwierają. Wracamy do edycji. Tam jest drugie tło pod spodem, dlatego się wyświetlił inny obrazek. Możemy też z elementów interaktywnych, tutaj zamykamy, dodać dodatkowe okno. Wtedy na stronie otworzy się cały tekst, na przykład strona z wierszem czy tak dalej. Kiedy dodamy go to page, możemy odnieść naszego ucznia do którejś innej dowolnej strony, na przykład do tej strony z instrukcją. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Kiedy najeżdżamy na ten znaczek, musimy go kliknąć tym razem i odsyła nas na kolejną stronę.
Musimy zawsze pamiętać o tych znaczkach, które będą nas albo odsyłały dalej do kolejnej strony, albo do poprzedniej strony, żeby nasz uczeń nie utknął nagle w jakimś miejscu i nie mógł się z danego elementu ruszyć. Jeżeli chcemy, możemy jeszcze jedną rzecz dodać. Możemy odesłać ucznia do zupełnie inną stronę internetową, gdzie na przykład będzie mógł znaleźć jakieś potrzebne informacje. Nie wiem, niech to będzie strona naszej szkoły albo nie wiem, Wikipedia. Wtedy tutaj wklejamy link i zaznaczamy opcję Open in a New Tab, czyli otworzy się w zupełnie nowym oknie, żeby nasza praca ucznia, którą do tej pory wykonał w trakcie gry, nie zniknęła. I wtedy zapisujemy, zaznaczę to. To nie wklejam żadnego linku, dlatego wyskoczył error. Kolejna rzecz to są kolejne elementy interaktywne. To znaczy, możemy też sprawić, tak jak wcześniej najechałam na samym początku tutaj na te butelki i wyskoczyło zadanie, właśnie do tego służy ten przycisk. Widzimy, że to jest takie okno bardzo niewidoczne, takie różowe, które pozwoli nam przenieść się do innego miejsca. Najeżdżamy jakiś element, który chcemy przykryć tym oknem. Niech to będzie właśnie ten, może ten talerz tutaj. Możemy zmniejszyć wielkość tego pola, tak żeby się uczniowie trochę natrudzili, żeby znaleźć ten element. I klikamy właśnie ten przycisk z rączką, z tym palcem wskazującym i odsyłamy go do jakiegoś zadania. Na przykład na tą stronę. Najczęściej odsyłamy na stronę, wtedy może łatwo znaleźć. Znaczy my się łatwiej odnajdujemy. No i wtedy mamy... Tak. Ups, dobra. Jeszcze raz. Muszę tam zablokować tło, bo nie będziemy mogli nic zobaczyć. No, jeszcze nic. Jeszcze raz dodam tło, bo coś tam się nam zablokowało. I nie chcę pracować, to jakbyśmy tego chcieli. Jakieś dwa tła musiały się nałożyć. A teraz powinno działać. Okay. I wracamy do tych naszych interaktywnych elementów. Więc to kiedy odsyłamy naszego ucznia do kolejnej strony, tutaj zapisujemy, wracamy na nasze strony, czyli na Pages, przechodzimy do tej strony, na którą odesłaliśmy naszego ucznia, to będzie to zadanie wtedy i musimy pamiętać, żeby znowu dodać za każdym razem te strzałki, które pozwolą mu wrócić na poprzednią stronę. Czyli tutaj klikamy. Nie tworzymy tutaj gotowego escape roomu, tylko pokazuję elementy interaktywne, które możemy wykorzystywać. W szablonach jest o tyle łatwiej, że te wszystkie elementy interaktywne, one już są zaznaczone, a my po prostu zmieniamy treść zadań. Ale taki... Zaczynając od strony pustej jest najfajniej, najwięcej zabawy oczywiście, ale to też jest najbardziej ciekawe, zarówno dla nas, jak i dla ucznia.
Kolejna pozycja w menu to są resources. Tutaj są dodatkowe elementy, które możemy dodawać, możemy też animacje do niego dodawać. Tak. To do tworzenia animacji służy właśnie ten środkowy przycisk, to jest taki, wygląda jak taki meteor troszeczkę. Kiedy właśnie na niego najedziemy, po prawej stronie otwierają nam się różnego rodzaju animacje. Kiedy najedziemy na poszczególne elementy, to widzimy, jak one będą wyglądały. Na przykład ten zaznaczamy, możemy dodać czas, opóźnienie danego elementu, znaczy opóźnienie animacji i tak dalej. Możemy dodać właśnie różnego rodzaju kształty i pokażę za chwilę, jak zrobić wyjście z Escape Rooma. Tu wszystkie dodatkowe elementy są właśnie jakieś linie, ilustracje, sceny, wszystko to możemy się tym pobawić, podobierać, mapy, postaci i tak dalej. Możemy też wstawić dowolne zdjęcie. Tutaj mamy też bazę zdjęć, fotografii, które możemy dodać do naszego escape roomu. Na przykład, jeżeli chcemy taką zagadkę pokazać, dobra, to akurat szkło powiększające, ale na przykład na komórce jakiejś, tutaj zagadkę też możemy do środka wkleić albo odesłać tym przyciskiem, jeszcze raz ręka i palec wskazujący, który pokazuje na jakiś element, to jest właśnie coś, co możemy otworzyć i dodać jakiś element interaktywny. Na jednym z pierwszych slajdów pokazałam, w jaki sposób możemy wychodzić z escape roomu. Najczęściej nasi uczniowie będą odszukiwali ukrytych liter, ukrytych liczb, cyfr, które utworzyły jakieś hasło do wyjścia z escape rooma. Takim na przykład, takim tam w tym w Generali Poeci Lublina, tam jest takie dość długie hasło, które wyprowadza z tego escape rooma. Trzeba je wtedy ułożyć. Tutaj możemy przygotować tak, że naszą historię rozpocząć właśnie obudziliście się w pokoju, dowiadujecie się z listu, list może być gdzieś załączony, z listu się dowiadujecie, że pomieszali się bohaterowie utworów literackich, pomóżcie je dopasować, odnaleźć, dopasować do konkretnych pozycji literatury, na tej zasadzie zbudować zadania i przy każdym rozwiązaniu jako nagrodę uczeń otrzymuje jakiś numer, jakąś cyfrę albo jakąś literkę, którą musi zapamiętać, żeby na końcu wyjść z escape rooma. To możemy wtedy przygotować taki slajd, który będzie pokazywał drzwi albo klamkę samą, albo po prostu hasło, tak jak to było na początku. I dodamy sobie teraz zdjęcie, czy przechodzimy na obrazy, klikamy pierwszą pozycję, musimy dodać obraz. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Momencik. Aha, dobra. Czyli z naszego komputera możemy dodać zdjęcie.
Na przykład będzie właśnie to alfabet. Możemy go powiększyć, zmienić pozycję. To będzie nasze pole interaktywne, gdzie uczeń będzie wybierał poszczególne literki z hasła. Dodajemy jeszcze jakąś instrukcję, czyli tutaj na samej górze menu jest tekst. Wybieramy sobie dowolny kształt naszego polecenia, które będziemy tutaj wpisywać. Polecenie będzie z wybranych, przykładowe polecenie napiszę. Co możemy z tym zrobić? Tutaj mówiłam już o tym menu z lewej strony. Teraz jest drugie menu jeszcze, tutaj na górze. Możemy edytować za jego pomocą poszczególne elementy, takie jak na przykład w przypadku tekstu możemy zmienić wielkość tego tekstu, zestaw czcionek jest, czy fontów, które możemy też zastosować do naszego wybranego tekstu. Przykładowe polecenie będzie takie z liter, które zdobyliście w wcześniejszych zadaniach, ułóżcie teraz hasło. Dodajemy kolejny element, jakieś pole, w którym będzie się pojawiała informacja, czy uczeń wpisuje poprawne hasło. To jest nasza, tutaj się będzie to pojawiało. Będą się pojawiały na przykład gwiazdeczki albo literki, co tam sobie wymyślimy. Tutaj na górze znowu, w tym drugim menu, możemy zmienić kolor naszego tła, znaczy tego elementu, na przykład takie. I teraz musimy dodać element interaktywny. Żeby nasz uczeń mógł cokolwiek tutaj zrobić, to na początku dodajemy element interaktywny na całą powierzchnię tego naszego alfabetu. I zanim przejdziemy dalej, to musimy skopiować ten slajd. Slajdy możemy kopiować na dwa sposoby. Na początku najeżdżamy na ten wybrany slajd. Możemy go albo usunąć, albo dodać jakiś element interaktywny, klikając na te trzy kropeczki po prawej stronie slajdu, albo możemy go skopiować, klikając na te dwie kartki, które tak jakby leżą na sobie. Wtedy nasz slajd jest już skopiowany. I na razie jestem na tym ostatnim slajdzie i dodaję do niego tekst. Dodamy jakiś tekst. Na przykład jeszcze raz. To będzie tekst, który pojawi się, jakiś element, który będzie się pojawiał. Wracamy do strony. Znowu musimy na tą stronę pamiętać, żeby dodać przycisk, który odeśle ucznia, dzięki któremu uczeń będzie mógł wrócić na stronę poprzednią, żeby spróbować jeszcze raz. Zapisujemy. Wracamy do tej strony. I teraz mamy to pole, w którym się będą pojawiały informacje i mamy nasz pole interaktywne. I teraz, gdziekolwiek by uczeń nie kliknął, to musimy teraz odesłać go do tej strony z spróbuj jeszcze raz. Zapisujemy. Kiedy mamy już to zaznaczone,
w tym momencie, gdziekolwiek uczeń nie kliknie na tym slajdzie, na tej na dowolnej literce, to odeślę go do tej strony z błędem. Natomiast jeżeli wymyślmy sobie jakieś hasło, na przykład będzie to hasło Ada, jakieś krótkie, mamy mało czasu, żeby teraz prawidłowe hasło wpisać, musimy skopiować, przepraszam, dodać kolejne pole interaktywne na literkę A1 włożyć. Układamy nasze pole interaktywne, nakładamy na literkę A i znowu odsyłamy do kolejnej strony, ale dalej nie mam tej strony. Musimy jeszcze raz skopiować to, ten pierwszy slajd z polem interaktywnym powinniśmy skopiować tyle razy, ile mamy haseł. W tym wypadku mamy Ada, więc to będą 3, właściwie 2. Ale 3 zostawimy. I przechodzimy na pierwszy. Mamy literkę A. Go to page. Kolejna strona. Zapisujemy. I teraz przechodzimy na tą drugą stronę. To musimy pamiętać, na którym slajdzie jesteśmy. Zawsze. Dodajemy tekst. Albo możemy skorzystać z gotowych gwiazdek, które są dostępne właśnie pod resources. Albo po prostu dodajemy jakąś gwiazdkę, którą mamy dostępną na naszej klawiaturze. Tutaj już nic, nie dodajemy żadnej interakcji, możemy na przykład dodać tylko jakiś efekt, ona będzie na przykład podskakiwała, wtedy to nasza gwiazdka. Tutaj nie musimy dodawać żadnych elementów, żadnych strzałek, bo jeżeli uczeń znajduje się na tym w tym miejscu tego pola, on nie będzie chciał nigdzie wracać. Ale żeby o tym pamiętać też. Wracamy na stronę. Musimy dodać kolejne pole interaktywne. Mieliśmy, wcześniej skopiowałam już to pole, więc wystarczy, że przeniesiemy go na inną literkę. To miała być Ada, więc przenosimy ją na literkę D. Dodajemy pole interaktywne i odsyłamy go do kolejnego slajdu. Jesteśmy na tej stronie, zawsze nam powie, na której stronie jesteśmy. I do najbliższego slajdu go odsyłamy. Widzimy, że tutaj w dalszym ciągu na całej powierzchni tego alfabetu jest takie różowe tło fioletowe, które właśnie jest tym pierwszym polem interaktywnym, które przygotowaliśmy na samym początku. Czyli znowu, gdziekolwiek uczeń nie kliknie, to odeślę go do tego błędu. Teraz byliśmy na tej stronie, przechodzimy na drugą stronę, dodajemy, możemy właściwie skopiować, czyli tak wszystko jak na Wordzie, kopiujemy, nie kopiuję. Wejdźmy na czyli dodajemy naszą strzałkę, gwiazdkę, aby dodamy do tego efekt. To jest troszeczkę na piechotę chodzenie, ale co do pewnej, że wszystko jest. I ostatnie, pamiętamy, że skopiowaliśmy już to pole, ono jest na literce A, i literka A odeśle nas na przykład do ostatniej strony. Naszą ostatnią stroną będzie na przykład ten slajd. I spróbujmy, jak to wygląda, czy wszystko się zadziało. Za każdym razem, jak przygotowujemy, żeby sprawdzić, czy wszystko działa należycie, po prostu klikamy preview,
żeby zobaczyć, czy wszystkie elementy interaktywne faktycznie działają. Więc spróbujmy najpierw ten element błędu, czy się pojawi. Pojawił się, więc wracamy, wpisujemy A. No, tutaj był błąd. I jest błąd. Widzimy, że jest błąd. Źle zostało wprowadzone coś, więc sprawdzamy, gdzie jest błąd. Tak, tutaj jest błąd. Zapisujemy. Na drugiej strzałce przenosimy go. No, to mi się zablokowało, nie mogę zmienić. Jeszcze raz. I na trzeciej przenosimy ucznia do strony. Okej. Czy są pytania w tym momencie jeszcze jakieś? Możliwe, że troszeczkę chaotycznie opowiadam dzisiaj. Wszyscy już śpią pewnie. Więc jeżeli chodzi o fabułę, nie musimy jej stosować. Wystarczy tak naprawdę dla nas, dla utworzenia naszego pierwszego escape rooma, to, że skorzystamy z ćwiczeń z podręcznika. Wystarczy, że nasze, jeżeli akurat omawiamy gramatykę czy jakąś lekturę, wystarczy, że sięgniemy do podręcznika, skopiujemy zadania, które tam są. Naprawdę podanie tych samych zadań w innej formie, na przykład w formie właśnie takiego interaktywnego escape roomu, sprawi, że uczniowie poczują chęć wykonywania tych poleceń. Więc tak to wygląda. Nie przygotowaliśmy żadnego escape roomu, tylko takie przykładowe możliwości pokazałam, które można tutaj zastosować na tym przykładzie. Pokażę jeszcze, jak zrobić przejścia w danym. To usuniemy, bo jest mi niepotrzebne, żeby usunąć jakiś element. Wystarczy na niego kliknąć i skorzystać z tego górnego menu. I tutaj trzecia pozycja to jest kosz i usuwamy. To nam nie jest potrzebne. Właśnie możemy dodać stałe elementy przejścia tych slajdów, czyli klikamy na taką różdżkę przy slajdzie po prawej stronie. Rozwinie nam się przejścia. Czyli właśnie pionowe, poziome albo odśrodkowe się pojawiają, tak jak w PowerPoincie. Dodajemy i możemy dodać ten, żeby się nie bawić i nie dodawać do każdego slajdu od osobnego przejścia, to możemy zastosować do wszystkich od razu, czyli apply to all slides. I już automatycznie będzie to dodane do każdego kolejnego slajdu. Slajdów możemy mieć dziesiątki. Pamiętajmy, żeby też za dużo zadań uczniom nie dodawać, ponieważ też może w pewnym momencie się uczniom znudzić. Ja tutaj wkleję jeszcze ten proces, general proces, żeby pokazać też, w jaki sposób można pewną lekcję też, nie muszą w escape roomie znajdować się zagadki. Powinny, oczywiście, to jest sens escape roomu, ale też można przygotować, znaczy dla mnie na przykład byłoby to też ciekawe, gdyby po prostu przygotować taką prezentację po to, żeby uczniowie też mogli odnaleźć niektóre poukrywane zagadki,
mam zgadki, informacje na temat na przykład autora. Sprawia to wtedy taką radość uczniom, że mogą odnajdywać ukryte rzeczy. Właśnie tak jak jest w tym generally proces, że mogą przejść przez ten korytarz, wejść do jednego pokoju, zobaczyć, czy coś w nim jest, wejść do drugiego pokoju, trochę tak jak w grze komputerowej, żeby to wszystko znaleźć, odgadnąć. Okej. Czy są pytania? Nie ma pytań. Tak jak mówię, dzisiaj nie stworzyliśmy żadnego konkretnego escape rooma, ponieważ pomysłów możemy korzystać z tych gotowych szablonów albo po prostu wykorzystać zadania z podręcznika, nawet nie układając fabuły do tego całego, do całej naszej pracy. Tutaj tylko chciałam pokazać, jak wygląda ta aplikacja, którą możemy zastosować, jakie ona ma ciekawe elementy, które możemy wykorzystać. I ja dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos Ani. Dzięki Agnieszka za poprowadzenie tego webinaru. Mam nadzieję, że to było dla Państwa wartościowe, co tutaj Agnieszka przedstawiła. Jeżeli chcą Państwo pobrać zaświadczenia, to już tutaj wklejałam link na czat, ale jeszcze raz to zrobię. Aby pobrać te zaświadczenia, należy najpierw zalogować na stronie zaświadczenia.org.pl, a następnie wejść w podany link. Jeżeli Państwo nie mogą w tym momencie wygenerować zaświadczenie, to poproszę o skopiowanie sobie po prostu tego komentarza do notatnika czy do Worda i zapisanie i po prostu zmienię tego w przyszłości jak najszybciej tak naprawdę, żeby można było spokojnie wygenerować. A gdyby były jakieś problemy, to proszę pisać na nasz fanpage Angażuj Obywatelsko SEO, gdzie też zapraszam na inne webinary, które organizujemy. W tym momencie mamy do zaoferowania jeszcze webinary z procesu grupowego i z metody projektu, więc gdyby Pani i Państwo zainteresowani, to zapraszam serdecznie. Dziękuję za dzisiejszy wieczór, dziękuję Agnieszkę, dziękuję Państwu i życzę udanego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia.